Patrol policyjny. Ha, cześć Dane. Musisz być bardzo zmęczony, skoro zasnąłeś. Czy coś nie tak, Dane? Co? Twoja kula zniknęła? Nic się nie martw, Dane. Zawiadommy patrol policyjny i poprośmy ich o pomoc. Cześć, chłopaki! Dane potrzebuje waszej pomocy. Zrobił sobie drzemkę, a gdy się obudził, jego kula zniknęła! Czyż to nie jest dziwne? Pomożecie nam? Dobrze, zatem ruszajmy! Szybciutko! Dane! Patrol policyjny już tu jest! Opowiedz im, co się stało! To naprawdę dziwna sytuacja! Twoja kula zniknęła! Z kim ostatnio rozmawiałeś, Dane? Z Krzysztofem Betoniarką? O czym rozmawialiście? Mówiłeś mu, że ostatnio niedobrze się czułeś? Twoja kula ma wiele zarysowań, a twoje łańcuchy są zardzewiałe? Wtedy Krzysztof zasugerował, żebyś się zdrzemnął? To bardzo interesujące. Dobry pomysł, Frank. Zobaczmy, czy ten łańcuch został przycięty. Co? To naprawdę jest dziwne. Ten łańcuch wygląda na nowy. To jest bardzo podejrzane. Znalazłeś coś, Matt? Zaraz Hector zobaczy, czy nie widać czegoś z góry. Jedźcie za Hectorem, chłopaki. Ślady prowadzą do centrum miasta. Zaraz, to jest lakiernia Toma. A tam jest Krzysztof. Cześć, Krzysztofie. Kula Dane'a zniknęła. Czy wiesz coś o tym? Zabrałeś jego kulę do lakierni Toma do naprawy? A więc to Tom wymienił łańcuch Dane'a, podczas gdy on spał. Nasza tajemnica została rozwiązana. Twoi przyjaciele chcieli ci pomóc. Proszę bardzo. To powinno sprawić, że poczujesz się lepiej, Dane. To miło z
twojej strony, Tomie i Krzysztofie, że chcieliście mu pomóc. A wy, patrolu policyjny, jak zwykle spisaliście się na medal. Uratowaliście nas. Do zobaczenia następnym razem. Patrol policyjny. Cześć, Karl. Wygląda na to, że jesteś dzisiaj w dobrym humorze. Chwila, chwila. Czy twój dom się pali? To znaczy, dom super ciężarówki? Lepiej szybko zawiadommy patrol policyjny. I nic się nie martw. Oni nikomu nie powiedzą, że jesteś super ciężarówką. Patrolu! Patrolu! Transformers Carl ma kłopoty! Jego dom się pali! Jeżeli czegoś nie zrobimy, wszyscy dowiedzą się, że jest super ciężarówką! Nie wiedziałeś, że Carl jest super ciężarówką? Cóż, teraz musisz zachować ten sekret! O nie! Ogień staje się coraz większy! Kurczę! Wygląda na to, że Frank nie da rady go ugasić samemu! Hector leci po pomoc, Carl! Matt sądzi, że powinny założyć maskę, tak żeby nikt nie poznał ciebie. Nic się nie martw, Frank. Pomoc już nadchodzi. Chłopaki ugaszą pożar w mgnieniu oka. Twoja maska zadziałała! Carl, nikt nie zauważył, że jesteś super ciężarówką! Doskonale! Suzy pilnuje, żeby ogień nie wtargnął do twojej sekretnej jaskini. A tam jest Ben. Zaopiekował się tymi roślinkami. Jak zwykle. Nie będzie mu łatwo ochronić te drzewo. Całe szczęście, że Czarek może sięgnąć tak wysoko. Nareszcie, udało się ugasić pożar. Cóż za wspaniała praca zespołowa. Hej, a gdzie jest superciężarówka? Sprawdza, czy jego jaskinia jest cała? Mam nadzieję, że nie ma tam dużo zniszczeń. Mam dobre wiadomości. Super ciężarówka mówi, że ogień nie wtargnął do jaskini i wszystko jest okej.
Zwykle to miasto potrzebuje pomocy superciężarówki, ale tym razem to superciężarówka potrzebowała pomocy. A wy, przyjaciele, pomogliście mu. Dziękujemy wam. Do zobaczenia w następnym odcinku.